wszelkie inne rzeczy to będą decydowały o przeznaczeniu naczynia. I tutaj też w sumie no nic. Ale jeszcze inna rzecz jest związana z tym, gdzie ten piec, czy to znaczy jest wypalany, tak? Piece na drewno wymagają. Tak, to znaczy lepiej, tak? Wiadomo, że piec na drewno jest takim piecem, gdzie są dość duże skoki temperatury, jest to piec kapryśny, więc on bardzo fajnie weryfikuje wszelkie niedoskonałości naczynia. W piecu elektrycznym można ustawić taki program, że wszystko się wypali i praktycznie nic nie pęknie. Dlatego jak była konstruowana w ciągu wielu wieków doświadczenia ceramika wytwarzana na kole, to garncarze wiedzieli, jak ona ma być zrobiona, żeby raz była ceramiką użytkową, a dwa, żeby po prostu nie popękała w trakcie wypału. Pierwsza sekwencja, czyli rzut gomoły na koło, musi być wykonany z taką siłą, żeby generalnie z kuli zrobiła się półkula. Musi być rzucona jak najbliżej środka i w momencie, kiedy jest to rzucone na kole, to mamy 3-4 sekundy na to, żeby całą masę gliny docentrować, czyli możemy ją jeszcze sobie przesunąć. Dłoń musi być sucha, a gomoła tylko co przerobiona na płycie. Łup i mamy to zaliczone. Tutaj na tym, ja tam sobie tak pozaznaczałem troszeczkę takimi czerwonymi kropeczkami, na co trzeba sobie przy tych ćwiczeniach zwrócić uwagę. Jeszcze jedna ogólna uwaga. Ten system, który ja tutaj pokazuję, jest specjalnie zrobiony pod kątem uczenia się. Tym systemem jest dość dobrze, szybko można nauczyć się toczyć równo. Są różne systemy, jak się będziecie kiedyś uczyć różnych ludzi, każdy z nich będzie miał to troszeczkę zindywidualizowane. Marta też toczy troszeczkę inaczej, aczkolwiek uczyła się u mnie. Tutaj chodzi o to, że trzeba jak najszybciej zindywidualizować te sekwencje, dostosowując do kształtu własnej dłoni, do predyspozycji, które posiadamy i dopiero wtedy będziemy sobie toczyć równo. Tu zasada jest taka, że tak naprawdę musicie poznać zasadę, co trzeba uzyskać w tym danej sekwencji, a tak naprawdę nigdzie naciskać, bo możecie inaczej jakby innych użyć, znaczy może nie naciskać, użyć innych układów rąk, bo są inne dyspozycje mięśniowe, a tak naprawdę niektóre z tych elementów będziecie później łączyć. Więc to jest skracanie rozwój, bo tutaj no, to trzeba po prostu usystematyzować. Garncarz jak toczy, na białostocki styl toczenia jak jest, to wygląda to w ten sposób, że on tak siedzi, rzuca, wbija kciuki i w tym momencie ciągnie już wszystko do góry. Wkłada rękę i wyciąga bok, mija 20 sekund i garnek wyskakuje z koła. I to jest bardzo dobry system toczenia, poskracany maksymalnie, tylko że dla adepta nauki jest to czarna magia, nic tam nie widać. Włoży się palce, wyciągnie się do góry i w tym momencie to już jest skrzywione. No ale jak to zrobiłeś? No właśnie, świetnie toczył, ale nie potrafił zinterpretować, nie potrafił opowiedzieć tego, co tam się dzieje. Dopiero jak ja zaczynałem. Dlaczego tak zrobiłeś? No, kładać, tak. No bo tak się robi przecież, no chyba. No tak się robi, no i koniec tłumaczenia. Po co pytasz? Patrz. Po co pytasz? Patrz. No i dopiero jak się włoży do środka dłonie, to dopiero wtedy widać też wszystkie te drobne niuanse, o których będę mówił, decydują o tym, że ta bryła jest równa. Te sekwencje są po to uwidocznione, żeby to było równe. Kropka. Jak to jest równe, to wszystko ok. Czyli mamy tutaj rzut taki zrobiony, żeby tu się zrobiła półkula. Druga i tak, żeby można później było ją, tą masę gliny rozprowadzić na boki. W jaki sposób zacząć się tego uczyć? Przede wszystkim trzeba toczyć na bardzo miękkich glinach. Gliny, które są w sprzedaży, są za twarde. Trzeba je umiejętnie przerobić, albo też po prostu mieć jakieś swoje takie gliny, żeby glina była bardzo miękka. Gliny muszą być homogeniczne, czyli bardzo dobrze wymieszane, jednorodne w całej masie. Na glinach trzeba pracować szybko, bo jeżeli będziemy tą glinę męczyć podczas centrowania zbyt długo, to w środku wytworzy się takie twarde jajeczko. To jest właśnie ta zasada tiksotropii, że powierzchnia gliny będzie miękka od dotykania dłonią, w środku mamy stwardniałe jąderko i ono będzie nam krzywiło całą brygę.
Więc zdecydowanie szybko i ćwiczyć na miękkich glinach. Dłonie muszą być ze sobą złączone i to, co można, powiedzmy, pokazać, jest kilka sposobów centrowania. Tylko o jednej rzeczy pamiętajmy. Taka rzecz, która jest często w internecie pokazywana, jak też i na jakichś pokazach, festynach, gdzie tą bryłę wyciąga się o w ten sposób do góry, o, to nie służy centrowaniu. To służy wzbudzaniu poklasku, ale też i wyprowadzaniu powietrza tutaj do góry. W ten sposób przerabia się glinę na kole. Kiedyś garncarze jak to czyli, bo czym doskonalszy człowiek, tym mniej doskonały materiał może być. Więc jak się kiedyś toczyło z byle jakich glin też, to w ten sposób tutaj wszystkie jakieś kamyczki, pęcherzyki powietrza wędrowały w ten sposób tutaj do góry. I to jest jakby istota tego wyprowadzenia tak zwanego konusa na kole do góry. Tą glinę, jej to nie zaszkodzi jak najbardziej, tylko z centrowaniem to nie ma specjalnie jakiegoś większego znaczenia. Dłonie muszą być ze sobą złączone. Pierwsza rzecz. Przylega duża powierzchnia dłoni do gliny i glina musi być objęta na całej swojej powierzchni. W tym sensie, że jak się bryła obraca, to powiedzmy teraz jest zły chwyt, bo jest zostawiona tutaj góra. Taki powiedzmy chwyt jest też zły, bo jest zostawiony tutaj dół. To musi być zrobione przede wszystkim w ten sposób, że jeżeli dłoń położymy na bryle gliny, mamy dotkniętą całą powierzchnię przy jej obracaniu się. Dokładnie, czyli powiedzmy takie przykrywanie, jak często też widzi się, to nie jest dobre, bo tu trzeba bardzo dużej siły wtedy użyć. Tu chodzi o to, żeby użyć jak najmniejszej siły do ustawienia tej bryły. O. I jeżeli powiedzmy mamy tą bryłę na kole skrzywioną, to tak następnym sposobem centrowania jest zmiana osi obrotu bryły w stosunku do osi wrzeciona. Jeżeli, ja tylko teraz tu jeszcze tak pokażę, na czym to polega. W tym momencie ta bryła, oś obrotu, oś symetrii jest równoległa z osią obrotu wrzeciona. Wszystko ładnie jest ustawione. Jeżeli my tą bryłę naciśniemy ręką w bok, ona jest plastyczna, czyli ona się przechyli na bok i będzie pracowała skrzywiona. Czyli o w ten sposób. O. Jeżeli ja to szybko puszczę, to tutaj widać, jak mocno ta bryła jest skrzywiona. Ale jeżeli ja ją sobie tak trzymam, to bryła w tym momencie pracuje. I ona się idealnie ustawia. Wystarczy, że ja wolno rękę puszczę i mamy stymplowaną bryłę. To jest dziewczyny sposób na centrowanie bryły bez biceps. Dokładnie. Bo tutaj jeszcze raz to powtarzę. Tylko słuchajcie, żeby to zrobić, to trzeba pamiętać o miękka glina, panogeniczna, tylko co przerobiona na tym. Jeżeli weźmiemy twardą glinę, która sobie chwilkę poleżała, to absolutnie, że tak powiem, tej sztuczki się nie zrobi. Czyli ją spychamy i powolutku puszczamy. Tego praktycznie nie widać. Jeżeli o tym się nie mówi, jak ja się nie mówił, a pokazywał, to nikt tego nie widział, bo nie wiadomo, o co chodzi. Tak? O. I powolutku puszczamy. I to musi być ustawione generalnie w taki stożek ścięty, jak jest tam w tej sekwencji drugi narysowany, z takim lekkim zagłębieniem u góry. To się nazywa gniazdko. W te gniazdko wlewa się po scentrowaniu szlikier. Szlikier potrzebny jest po to, że jeżeli będziemy otwierać teraz tą bryłę w sekwencji trzeciej, to musimy mieć dobre smarowidło. Tu. Przy małych bryłach pal 6 samych palców ścieknie i wystarczy, ale jeżeli tej gliny będziemy mieć powiedzmy 3 kg więcej, wtedy jest też problem, żeby można było to dobrze nasmarować. Więc te zagłębienie po prostu, to się od razu przy centrowaniu kciukiem tutaj lekko nadusza od góry i to wychodzi. Też przy centrowaniu brył na przykład stosuje się taki boczny chwyt, czyli ta dłoń leży tak, a tutaj robimy takie radełko, zaginamy palec i naciskając tym radełkiem podprowadzamy do góry jakieś nierówności gliny. O.
to już jestem prowadzony. Uwagę musimy zwrócić na gniazdko, jak też na tak zwaną stopę bryły, czyli miejsce, gdzie glina przytula się do nakładki. Tu generalnie powinno być pod kątem prostym zrobione to, z tego względu, że jeżeli tutaj zostawimy taki smark lekko schodzący, to dłoń będzie kopiowała tą krzywiznę, bo tutaj chodzi o to, że ta bryła, ta stopa bryły będzie działała jako wzornik na dłoń. Jak my dłoń tutaj postawimy i będziemy wbijać palce od góry, to dłoń jest trzymana przez stopę. Dlatego tutaj jest w dwójeczce to zaznaczone. To, co ja na początku mówiłem, wszystko idzie w tą stronę, żeby to było cały czas idealnie równe. Chodzi o to, że nasze oko jest za wolne i reakcja, nawet jeżeli czujemy pod dłonią, że zaczyna nam coś bujać się, to nie jesteśmy w stanie w tym miejscu tak przycisnąć, żeby to po prostu zniwelować. To będzie się coraz bardziej pogłębiało, tak? Jest to, co Paweł mówi, czyli takie dbanie o taką higienę, że tak powiem, porządek w ustawieniu gliny od samego początku. Czyli jeżeli widzicie, że wam coś tam skacze od dołu, to po prostu ściągnijcie, tak? Nie powielajcie krzywic, bo one będą cały czas prowadziły tą stronę. Coraz większe. Są sposoby na to, żeby je rozłożyć, jak się rozciąga i tak dalej, to będzie później wymówione. Ale faktycznie ustawienie, uporządkowanie bryły na samym początku jest bardzo ważne. Bo słuchajcie, tylko ja to skończę, zaraz ktoś siądzie na kole i będzie robił i komentował i zobaczycie, jak to wtedy będzie. No, mamy dwa koła, więc będziecie jakby pracować. Tak, ale na tamtym kole toczy się idealnie, tak samo jak tutaj, tak. Więc nie różni się oprócz tego, że jest wygodniejszy zasiad, bo... Dajemy ci jeszcze 15 minut. Ile? 15 minut na gadanie i więcej. Dobrze. To w ogóle max. Trzeci, dobrze, jedziemy. Czyli słuchajcie, tutaj mamy stopę, dłonie. Kciuki są związane płytkami paznokci, jest to taki układ, czyli robimy takie ostrze z palców. Jutro to wszystko sobie i tak. I teraz jest otwieranie bryły, czyli znowu rozpędzamy koło do maksymalnie szybkich możliwych obrotów. Tam jest łatwiej, bo kręcimy kijem. To jest jeszcze ważne. Przy pierwszych maksymalne ruchy są w momencie, kiedy najbardziej, że tak powiem, wchodzicie, centrujecie i wchodzicie w bryły, a później już tak naprawdę te mogą być troszeczkę wolniejsze. 30 sekund dla. I teraz trzymamy dłoń i zobaczcie, wbijamy kciuki w środek bryły. Ten otwór, który się tutaj pojawi, musi być ostro zakończony. Punkt pierwszy. Mniej więcej 90 stopni, jeżeli chodzi o rozwarcie tego. I zejść ostrzem trzeba do grubości dna. Czyli w tym momencie ja już muszę mieć wyobrażenie o przyszłym naczyniu w pewnych założeniach. Czyli jakie mamy grube dno. Bo tutaj jeżeli zrobimy za dużą dziurę, no tylko rurę kominową możemy z dna zrobić. Jeżeli zrobimy dno zbyt grube, to jeszcze możemy sobie poradzić, bo tam jest możliwość korekty. Czyli tu mamy zaliczoną sekwencję trzecią. Otworzenie bryły. I teraz wykonujemy w sekwencji czwartej dno naczynia. Czyli chwyt silny, łapiemy pełną dłonią. Ta dłoń idzie na wierzch dla wzmocnienia chwytu. Kciuk leży znowu tutaj na stopie od dołu, żeby można było dobrze to wszystko skorygować. I ciągniemy po prostu do siebie. Przytrzymujemy i słuchajcie, ten temat też jutro będzie rozwinięty. Glina ma pamięć. Ono pamięta poprzedni kształt, więc bardzo chętnie wraca do poprzednich układów. Dlatego jak rozciągamy coś takiego i w tym momencie to puścimy, to glina jak guma będzie się chciała zebrać do środka i się skrzywić. Więc my to rozciągamy i leciutkim ruchem, to jest w ogóle nie widać tego. Spychamy ją z powrotem do środka. Przytrzymujemy i ono traci wtedy pamięć, po prostu tam zanikają natrężenia. I dopiero wtedy sennym, wolnym ruchem zdejmujemy dłoń z gliny. Tak, żeby powstało coś takiego, jak tutaj to widać. Ważna jest płaszczyzna dna i rozchylamy te ścianki tutaj na zewnątrz. Jak już te ścianki są tak rozchylone, to musimy je złożyć. Wkładamy do środka tą glinę po to,
żeby zachować zasadę ciągłego rozszerzania tworzącej się formy. Otoczenie na kole generalnie polega na rozszerzaniu. Rozszerzanie powoduje prostowanie. Więc żebyśmy mogli... Rozszerzanie powoduje prostowanie. No to ja zaraz pokażę. No dobrze. To chodzi o to, że jeżeli wyciągniemy w fazie szóstej cylinder, cylinder jest bardzo niestabilną formą, która się mocno buje na boku. Ale rozszerzanie tego powoduje równomierny rozkład gliny po obwodzie naczynia. Jakbyśmy go równoleżnikowo pocięli, to tam zobaczymy, na czym to polega. A w praktyce tutaj wygląda to w ten sposób, że po utworzeniu płaszczyzny dna ten tak zwany torus, czyli ten pierścień gliny, zamykamy do środka, czyli kładziemy dłoń i spychamy to w ten sposób. Cała ta masa gliny przy spychaniu też musi być objęta z każdej strony. Nie wolno jej samej zostawić, bo ona od razu gdzieś nam wyskoczy do jakiegoś robala z boku, to będzie skrzywione. To musi być o w ten sposób. Czyli według tej zasady rozszerzania teraz mamy to zwężone. I w tym momencie możemy, czyli mamy sekwencję piątą, czyli jest to złożone do środka, możemy przejść do toczenia tak zwanego konicznego. Na ogół jest to toczenie koniczne, ale to jest koniczne albo też stożkowe, czyli wyciągamy w tym momencie cylinder gliny do góry z dużym magazynem, czyli te pogrubione takie końcówki, to się nazywa magazyn gliny. Z tego wybudowuje się na przykład wylew, szyjk do butli, takie rzeczy, które wymagają większej ilości gliny u góry. I toczenie polega na nacisku ścianki od środka i od zewnątrz dwoma małymi powierzchniami. Mimo to, że cała dłoń leży na glinie, to tą częścią, która glinę przekształca, to są małe powierzchnie wybrane z powierzchni. Czyli w tym przypadku będzie fragment tej opuszki i boczna krawędź tutaj tego palca. Kładziemy. Cała dłoń glinę dotyka i cały ten układ przesuwamy do góry. W ten sposób windujemy na tworzący się stożek gliny pierścień pogrubiony, który jest magazynem. Przytrzymujemy i dopiero wolno puszczamy. Tu chodzi o to, żeby każda ta sekwencja była idealnie ustawiona na to. Ile jeszcze czasu? Co już skoczyło? No, mamy tak. Czyli jesteśmy na szósteczce. I z tak ustawionego cylindra możemy przejść do sekwencji siódmej, czyli jest to tak zwane brzuchacenie albo toczenie owoidalne. Jajowacenie albo czyli jaj. Tu kciukiem możemy sobie uporządkować stopę tego, w tym momencie, kiedy jest to już naczynie, to już to nie jest stopa, tylko to się nazywa wątór. I znowu chwytem opuszkowym, czyli żeby to były małe powierzchnie, wyciągamy z lekkim rozszerzaniem. To, o czym ja mówiłem, że rozszerzanie powoduje prostowanie tego naczynia, to jest w tym momencie to realizowane. Każde to przeciągnięcie powoduje, że to lekko idzie do góry, a też jednocześnie zwiększa swoją średnicę. Jak już brakuje palców, to znaczy w momencie, jak się ścianka robi coraz cieńsza, to trzeba coraz mniejsze przykładać powierzchnię do przekształcania. Wówczas przechodzi się toczenie deseczką, czyli szinklem i tam szerzej przy narzędziach.
tutaj wątór, czyli ta dolna część naczynia, tam robimy taką faskę szinklem. Ta faska jest i ze względów estetycznych, te naczynie jest lżejsze wtedy, jak ma mniejszą powierzchnię dna i przede wszystkim łatwiej jest te naczynie wówczas z koła zdejmować, łatwiej te i też obiega wodę tutaj ze środka gąbeczką przybywa. Hamujemy w ten sposób, że kładziemy nogę tutaj na tym ząbku i przyciskamy piętą w krok. Czysta woda, klap i tu już jest garnek dookoła i garotka jest przyciśnięta do stolika. Przepił umyjemy, w tym momencie już garnek zerwał wiązanie ze stolikiem i spokojnie możemy go. Przykrywki toczy się przede wszystkim z tej samej bryły, znaczy z tej samej gniny, czyli odcinamy sobie na przykrywkę kawałek gniny z bryły i toczymy w tym samym czasie. Czyli tak jak tutaj wytoczyłem garnek, to w tym momencie trzeba byłoby przystąpić do toczenia już wtedy przykrywki. A tą kosteczką całą powierzchnię dotykałeś? Nie. Całym dziubkiem tylko? Nie, słuchajcie, tutaj jeżeli chodzi o pracę deseczką, to ja później właśnie to dokładnie jeszcze... To mniej więcej ona jest 1,5 cm mniej więcej dotyka, ale tak, ale to dotyka w ten sposób, czyli to jest dotknięcie na odcinku. W ten sposób się prowadzi. W ceramice późno-średniowiecznej często widać bardzo charakterystyczne rowki. Jest to prowadzenie faktycznie tym miejscem. Wyciągało się tak i tam wtedy widać takie dookolne. Z taką spiralę dookoła. To zależy od techniki po prostu toczenia, pociągania do góry. Chciałam się zapytać o odcinanie. Widziałam tutaj wór taki piłą, a niektórzy mówią, żeby to robić prosto. To znaczy, to jest kosmetyka. To nie ma znaczenia. Można to robić przesuwając, piłując, można to robić przy obracającym się kole. Inny jest rysunek od dołu i faktycznie, co już jakbyśmy w bardzo szczegółowe rzeczy weszli, jeżeli toczy się ceramikę cienkodenną i z twardych glin, to wtedy lepiej jest przepiłowywać to, bo jest mniejsza ta soczewka zostaje. Tutaj musimy o jednej rzeczy pamiętać, że jeżeli toczymy naczynie i wymierzamy grubość dna, to po odcięciu zawsze tutaj zostaje